Witamy w kolejnym odcinku serii Time Out. Dziś moim gościem jest Marcel Wilczek. Dzień dobry, witam wszystkich. Marcel, opowiedz nam może na początek, jak zaczęła się twoja przygoda z koszykówką? Moja przygoda z koszykówką zaczęła się, nie wiem, w wieku 15 lat, czyli niezbyt wcześnie. To było na jakimś meczu, pojechałem z moją, chyba w pierwszej klasie liceum, czy trzecia klasa gimnazjum. Pojechałem na mecz do Wrocławia. To były rozgrywki szkolne, no i wtedy zauważył mnie jakiś trener MKS Wrocław, obecnego wtedy, i podszedł do mnie po meczu, spytał się, czy nie chciałbym uczęszczać na treningi, i po prostu, no i tak to się zaczęło. I mówisz, że to był wiek właśnie około 15 lat. Wcześniej nie myślałeś o tym, żeby być sportowcem? Myślałem, ale też trenowałem inne troszkę sporty. Tenis ziemny trenowałem przez rok czy dwa. Tak, każdy chyba zaczynałem też od piłki nożnej, a więc ten sport był tam od małego w moim życiu, a koszykówka, no tak, bo też pochodzę z Strzebnicy, z jakiegoś małego miasta, tam nie ma też jakichś takich dużych tradycji koszykarskich. No i możliwe, że przez ten wyjazd właśnie, że blisko był ten Wrocław od mojego rodzinnego domu, i przez to myślę, że właśnie ta koszykówka jakoś potem zaistniała w moim życiu. Okay, czyli koszykówka okazała się z tych sportów najbardziej tak jakby wartościowym, no, czy najbardziej ci się spodobała, tak? No dokładnie, to jest gra zespołowa, lubię bardzo gry zespołowe, bo tam mówię, wcześniej trenowałem ten tenis, to jest bardziej sport indywidualny. No ale gry zespołowe, takie jak piłka nożna, koszykówka czy tam siatkówka, odpowiadą mi o wiele bardziej niż te sporty indywidualne. Jakbyś mógł tak w skrócie powiedzieć, czym jest dla ciebie koszykówka? No, koszykówka jest dla mnie sposobem życia teraz. Wszystko jest podporządkowane pod tą dziedzinę sportu właśnie. Żyję tym na co dzień, codziennie trenujemy praktycznie po dwa razy, a więc całe życie kręci się wokół tego sportu. Bardzo lubię go, kocham i cieszę się, że mogę grać, bo zawsze było to jakimś moim takim marzeniem. Właśnie, no, mówisz, że było to twoim marzeniem, to od początku miałeś takie myśli, że będziesz zarabiał na życie będąc sportowcem, czy miałeś jakieś inne plany? No zawsze chciałem zarabiać na życie będąc sportowcem, wiadomo, że życie te plany weryfikuje, no mi w jakiś sposób się tam udało, może to nie jest też jakaś tam wielka kariera, ale jakaś, można to nazwać, przygoda z koszykówką, bardzo fajna. Mnóstwo osób poznałem przez tą koszykówkę, mnóstwo mam teraz znajomości, bardzo, i to jest też taka fajna strona właśnie tego wszystkiego, że poznaje się nowych ludzi. Co chwilę są jakieś nowe sytuacje, no i człowiek musi się w tym jakoś odnajdywać, i myślę, że całkiem dobrze mi się to udaje. Większą część kariery spędziłeś na pierwszoligowym parkiecie. Przez ten czas, jak się zmienił poziom tej ligi? Jeśli chodzi o pierwszą ligę, no to różnie. Były sezony, że ta liga była bardzo mocna, tam jak bodajże był Śląsk Wrocław właśnie 2 lata temu, to była to liga bardzo mocna, a potem na przykład był, nie wiem, rok, dwa, że troszeczkę słabsza, no i ten poziom się zmienia, ale myślę, że to w każdej lidze. Jednego roku poziom jest trochę lepszy, potem trochę się obniża, potem znowu jakoś tam dwa oczka do góry wyżej poziom wskakuje. No i to jest taka troszkę huśtawka, więc nie mogę jednosłownie stwierdzić, że ten poziom się zawsze obniża czy podwyża, ale troszkę tak. Zagrałeś też w Ekstraklasie, jednak nie było to dużo spotkań, chyba 10. Co tam się wydarzyło, czemu nie zostałeś tam na dłużej? No to jest dosyć ciężkie pytanie, ale w skrócie tak mogę powiedzieć, że no jakoś, nie wiem, i może troszkę szczęścia zabrakło, bo myślę, że jednak stać mnie na tą grę w Ekstraklasie, może też nie wiadomo z jakimi statystykami, ale żeby być takim solidnym graczem, mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja, że będę mógł jednak udowodnić, że należy mi się te kilkanaście minut w tej Ekstraklasie na jakimś takim, nie mówię już jakimś mega poziomie, tylko na takim solidnym ekstraklasowym poziomie. Jak odszedłeś ze startu Lublin, kto do ciebie się odezwał? Jak trafiłeś do Legii Warszawa potem? No te sprawy też dosyć szybko się w sumie tam potoczyły, bo od razu był właśnie kontakt do Warszawy. Troszkę tutaj rozmawiałem też wcześniej z Łukaszem Wilczkiem i to też mi tak pomogło, bo mówił mi, jak to jest tutaj w ogóle, jak to się wszystko odbywa. No i zdecydowałem się później, poznając też tam plany na przyszłość, ten duży projekt koszykarski. No i myślę, że to była najlepsza droga właśnie Warszawa, jaką brałem. Pojawiły się jakieś inne oferty?
Były inne oferty, ale tak jak mówię, ta oferta z Warszawy wydawała mi się najlepsza i myślę, że teraz widząc to wszystko, myślę, że dobrze wybrałem. Wspominałeś o tym, że kontaktowałeś się z Łukaszem Wilczkiem wcześniej, czyli znacie się już z poprzedniego okresu. Tak, znam się z Łukaszem. Pierwszy raz chyba graliśmy w Zielonej Górze, to już było trochę lat temu, bo w wieku chyba 21 lat graliśmy razem. Potem dwa lata temu się spotkaliśmy w Starsie Lublin, no i teraz znowu nasze drogi się zeszły, jesteśmy w Legii Warszawa, obydwoje. Jakie było twoje pierwsze wrażenie, gdy poznałeś Łukasza Wilczka, to samo nazwisko, to dosyć nietypowa sytuacja w tej samej drużynie, zwłaszcza, że między wami raczej nie ma żadnych powiązań krwi. No dokładnie, każdy kto się pyta właśnie, czy myśli, że jesteśmy jakąś rodziną, no to mówię, że nie jesteśmy żadną rodziną. No a moja reakcja była, są takie same nazwiska, więc też nie było to jakieś, nie wiadomo, nie wiem, jakie przeżycie czy coś. No ale bardzo dobrze się z Łukaszem dogaduje i w ogóle może są jakieś tam te powiązania, nie wiem, takie głębsze czy coś, a więc jak najbardziej na plus. Od niedawna jesteś w drużynie Legii, jak ci się udało wejść w szatnię, jak atmosfera w drużynie? Atmosfera w drużynie jest bardzo dobra, bardzo mi się podoba i poza treningami, w czasie treningów, nie wiem, kończy się trening, my siedzimy godzina, półtora w szatni, gadamy sobie i w ogóle, to myślę, że też o tym świadczy, że jednak dobrze się dogadujemy i lubimy ze sobą spędzać czas. Jest bardzo śmiesznie w zespole, bo to też musi być, żeby wyluzować trochę tą atmosferę taką, nie wiem, czy meczową, czy treningową, czy jak nieraz są takie jakieś spięcia, ale myślę, że nam się to doskonale udaje i że każdy dokłada cegiełkę do tej atmosfery i że atmosfera w klubie jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Taka atmosfera chyba bardzo pomaga w wygrywaniu meczów, w ogóle w rozgrywaniu spotkań. Dokładnie, bo jeśli są, nie wiem, same pieniądze i to jest, można podać mnóstwo przykładów, jeśli są same pieniądze, a nie ma tej atmosfery, to jednak bardzo ciężko zbudować ten zespół i osiągnąć jakiś sukces, a jak nawet nieraz nie ma pieniędzy, a jest ta atmosfera, to jednak moim zdaniem jest to ważniejsza rzecz, atmosfera, bo to pieniądze troszkę są na drugim planie, wiadomo, że są ważne. No ale jednak ta atmosfera, to wtedy się lepiej gra, lepsze jest zrozumienie z kolegami i wszystko to potem procentuje. Zazwyczaj na parkiecie przebywasz w towarzystwie Czarka Trybańskiego. Jak ci się z nim współpracuje na boisku? Zarówno na boisku, jak i poza boiskiem z Czarkiem mi się współpracuje bardzo dobrze. Mówię, poza boiskiem jest bardzo fajnym gościem i tutaj on gra taką typową piątkę na boisku, wiadomo, bo jest wysoki, ma długi zasięg ramion. No ja wtedy muszę bardziej uciekać na obwód, ale to jak najbardziej mi odpowiada a ta współpraca się układa jak najlepiej. Mówię, łatwiej Czarkowi dograć piłkę, bo ma szeroki zasięg ramion, fajnie ją łapie w ogóle i potem korzysta z tych asyst i zdobywa punkty, a więc ta współpraca jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Trwa projekt odrodzenia potęgi, jesteś jej ważną częścią. Czy myślisz, że Legia to jest klub, z którym w końcu możesz zaistnieć w Ekstraklasie, pokazać na co się stać w tej lidze? No myślę, że tak, że jakbyśmy awansowali do Ekstraklasy, to na pewno chciałbym spróbować i mam nadzieję, że w końcu by mi wyszło zaprezentować taki, jak wcześniej mówiłem, solidny poziom. Fajny jest to projekt, to odrodzenie właśnie potęgi i to miasto jak najbardziej na to zasługuje, bo są tu ogromne tradycje, wiadomo, Legia to wielki klub. No i mam nadzieję, że to wszystko z tymi chłopakami osiągniemy i awansujemy właśnie tabelę wyżej. Projekt odrodzenia potęgi, teraz wyszła też Akademia Koszykarska Legii. Jak ci się podoba ten projekt? Czy myślisz, że dzięki temu może wrócić taka moda na kosze? Bo w ostatnich latach trochę to zaniknęło. No myślę, że tak. Myślę też, że no piłka to jest jednak ten sport numer jeden w Polsce i to chyba tak długo będzie, ale jeśli chodzi o koszykówkę, to bardzo fajny projekt. Mam nadzieję, że on się sprawdzi. Trzeba inwestować w dzieciaki od najmniejszych lat, szkolić się właśnie i kierować moim zdaniem w tą stronę sportu. No bo jednak dziecko wtedy się właśnie dużo uczy i tej współpracy i jakiegoś takiego no życia po prostu się powoli zaczyna uczyć i myślę, że to jest bardzo dobry projekt i że on na pewno zaowocuje w przyszłości. Za wami już dwa mecze na Torwarze przy fantastycznej atmosferze kibiców, ale właśnie trenujecie na Bemowie, gracie na Torwarze i Wilanowie. Jak to wpływa na grę?
No jest troszkę różnica, bo wiadomo, bo ta hala na Bemowie, nie wiem, jest troszkę mniejsza, te kosze są podwieszane i to są troszkę inne odległości. Potem jak, nie wiem, przenosimy się nagle na mecz na Torwar, no to mamy, no są troszkę większe trudności tam z tymi odległościami w ogóle. No ale też to nie ma jakiegoś tam mega wielkiego wpływu, bo wiadomo, trenuje się cały czas, te kosze no to są praktycznie takie same i trzeba do nich trafiać, a więc może jakaś mała różnica jest, ale jeśli nie ma jakiegoś dużego przełożenia na naszą grę. Po przyjeździe do Warszawy, jak Ci się tutaj podoba w tym mieście? No po przyjeździe do Warszawy, no bardzo duże miasto, ale już zdążyłem tam, nie wiem, czy być na rynku i zwiedzić troszkę, więc bardzo mi się podoba. Chciałbym się wybrać też właśnie do Muzeum Powstania Warszawskiego, bo bardzo interesują mnie takie rzeczy. Ale Warszawa jako Warszawa, bardzo piękne miasto, bardzo mi się tu podoba. Ja mieszkam obecnie na dzielnicy Bemowo, a więc też bardzo, bardzo fajna dzielnica. Mieszkam bardzo w miejscu takim spokojnym i cichym. Na salę na Bemowie mam niedaleko, a więc jak najbardziej Warszawa na plus. Zrobiła na mnie wrażenie, bo jestem właśnie pierwszy raz w stolicy i bardzo, bardzo, bardzo mi się tu podoba. Dosyć dużo trenujecie, bo zdarza się, że nawet dwa razy dziennie i tego czasu wolnego macie naprawdę mało, ale jeżeli już on jest, na co go wykorzystujesz? Masz może jakieś swoje hobby? No poza tymi treningami to staram się praktycznie tam cały czas spędzać z moją żoną Karoliną, którą tu pozdrawiam serdecznie, i jakoś staramy się spożytkować we dwójkę właśnie, czy gdzieś jeździmy, czy wychodzimy sobie, czy na jakiś bilard, czy coś, i właśnie staramy się jednak ten czas spędzać też jakoś aktywnie, no i myślę, że nam się to udaje. Ja dziękuję Ci bardzo za wywiad, że dużo zdrowia i powodzenia w każdym następnym spotkaniu. Ja też dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich kibiców i zapraszam na nasze mecze, bo bardzo, bardzo, bardzo nam pomagacie swoim dopingiem. Dziękuję bardzo. Dzięki.